Moi drodzy widzowie, witam Was bardzo serdecznie i pozwólcie mi przywitać dzisiaj ze mną Dorota Haładyn-Biel. Witaj, Dorotko. Witaj, Zygmunt. Cieplutko, słonecznie Cię witam. Jestem w okolicznościach przyrody fajnych pod Kołobrzegu, gdzie cały dzień słoneczko i to słoneczko wysyłam do Teksasu. Ja nie wiem, którą masz tam godzinę, pewnie inną niż ja. U mnie ja. Jest godzina 13.30, słuchaj, to jest... To jest dobra pora na lunch, na obiad, ale powiem Ci tak, moja żona słyszała, że my będziemy nagrywać, więc podkarmiła mnie już tutaj trochę. No a teraz drugi lunch tak zwany będzie dopiero po naszym nagraniu. Pewnie jak sobie zasłużyć i będzie dobre nagranie. Jak sobie zasłużę, tak jest. Słuchaj, Dorotko. Państwa pozdrowić. Bardzo mi miło Ciebie gościć. Ale zanim zaczniesz, to ja, wiesz, w moim wieku skleroza jest mi niewidziana. Okej. Okay. Ja chciałam powiedzieć, że masz pozdrowienia od pani Marysi, która Cię słucha w Australii, po bokach. No. I ona napisała do mnie, oglądałam panią Zipiego Syka. Przemiły to człowiek. No ja się podpisuję za tym. Dziękuję. Obydwu paniom. Ja przylatuję w poniedziałek z Australii do Polski. Bardzo bym chciała osobiście pani powiedzieć. Bardzo. Ale dobrze. A gdzie pani w tej Polsce urzęduje? Okazało się, że 10 km ode mnie. O no. Sąsiadki. Sąsiadki. Ale ona na stałe w Australii. I myśmy pojechali do Japonią, tam gdzie mieszkała, przywiozła nas do tej swojej wsi, gdzie już wiesz, ja mam się zebrany. I zaczęła opowiadać, że dzięki twoim audycjom ona nie to, że poszerzyła horyzonty, bo też, ale tu chodzi o coś pięknego. Przynajmniej dla mnie, że to, co mówimy, to, jakie tematy poruszamy, ona oczywiście potem odsłuchała wszystko, co gdziekolwiek nagrałam i zaczęła stosować to w swoim życiu. Mhm. Ona mówi, wszystko się u mnie zmieniło. Zaczęłam pisać to, co pani do ludzi mówi. Mhm. I ja odkryłam panią dzięki Zbigniemu i mówi, dziękuj panu Zbigniemu. Bardzo Marek, proszę. Z Adelaide. Proszę, wiesz co, otwiera się przed nami Australia, Dorotko. Ja bardzo tej pani dziękuję za ciepłe słowa, za miłe słowa i cieszę się, bo jeśli przynajmniej jedna istotka, wiesz, na świecie mogła coś zmienić w swoim życiu dzięki temu kanałowi, to zmieniamy już cały świat. Tak, tak. I to tak mówię, trzeba powiedzieć to z wiem, bo to było, ja miałam łzy w oczach i mówię, podzielę się z tobą tym, bo prosiła, że jak będę, to żeby koniecznie z jego pozdrowić. No to też to uczyniłam. To tym bardziej ciepło je przyjmuję, te twoje pozdrowienia od pani, jak miała na imię, przepraszam? Maria. Bardzo dziękuję. Wiesz, otwiera się Australia, bo coraz częściej mam kontakty z tym kontynentem. Nie wiem, co się dzieje. Być może, że tam też coś wychodzi, jakaś ciekawa energia. Nagrywam w tej chwili tak już drugą dzisiaj audycję, wcześniej rano, z panem Piotrem Woźniakiem, który mówi o bardzo ciekawych rzeczach. Ja jeszcze nie słyszałem o nich. Nie będę uchylał więcej tego rąbka tajemnicy, bo ta audycja się pojawi już niebawem, w niedzielę. Ale chyba coś jest na rzeczy z tą Australią. Coś się tam ruszyło. Ale w Polsce, Dorotko, też się rusza. Ja myślę, że wszystko się rusza, bo teraz jak patrzę na planetę, to tak się dzieje jak w mrowisku. Ale to jest takie dobre mrowisko. Mrowisko, które niesie energię. Coś się dzieje. Jakieś przetasowanie. Ja to bardzo mocno czuję i to jest piękne. Tak jak nagrałam w pierwszym miesiącu, kiedy ogłoszono pandemię, to powiedziałam, to jest szansa dla ludzkości. I myśmy szansę wykorzystali. I to nagranie jest.
przed paru lat, że to jest szansa. Ja teraz się dowiedziałam u znajomych, że ich córka zamknięta w domu, bo nie można było do szkoły chodzić i do 16 nie można było wychodzić z domu. Ona się otworzyła na książki i ona teraz połyka książki, a nigdy tego nie robiła. To był ten czas przesterowania, kiedy odkryliśmy siebie. Tak Bernadetta to mówiła u ciebie, że wykorzystałam maksymalnie tą tak. sytuację. Więc myślę, że to jest nie do zatrzymania, że to się dzieje, że teraz to wszystko, co oni mówią, to tylko nas świeży tak naprawdę, a nie przeraża. I to jest najgorsze, co ich może spotkać. To, że my wyśmiejemy to. Wyśmiejemy. Zadziwiające jest to, że wszyscy mówią, no w tych ciężkich czasach, gdzie każdy się boi i ma tyle lęków. Ja mówię, ale ja w swoim otoczeniu nie znam takich osób, które się boją. Które mówią, że jest ciężko. Przecież ja mam taką wizję, wiesz, od wielu już miesięcy, to chyba 2,5 roku jest ze mną ta wizja, że my ich zobaczymy w takiej pozie, że oni stoją na scenie jak te zajączki z bateriami Duracell, którym się bateryjki wyczerpały i mówią, no nikt nas nie chce słuchać, nie ma kim rządzić, oni sami nie, wszystko tak. potrafią. Tak, dokładnie. Tak, tak. Dorotko... Ktoś mi wyłączył światło i zdaje się, że ludzkość to uczyniła, że wyłączyła światło. Teraz my mamy inne światło. My jesteśmy w innych energiach, w innym blasku. Oni tego światła nie mają. Myśmy... Ludzkość wyłączyła im światło. To jest koniec. Ja no mam to przekonanie. Wyjęła wtyczkę z prądu. Tak. Tak. Tak, to będzie się teraz dużo działo. Obyś żył w ciekawych czasach. To było takie, wiesz, przekleństwo trochę. No. Ale jest to dla nas wyróżnienie, bo żeśmy dorośli do tego. Pewno, że są te, ta druga strona, która nie dorosła, nigdy nie dorośnie, ale to zostawmy im. To zostawmy im. My ciągniemy te same i wyciągniemy na pewno na zieloną łąkę i na pewno będzie dobrze, wierzę w to. Ponieważ całe moje życie to było wyciąganie mnie z różnych sytuacji przez jakieś niesamowite siły, które nie dały mi zginąć. A mogłam zginąć po drodze 100 razy. Działo się to zupełnie poza mną, więc ja bardzo wierzę w to, że jest to nas bardzo, bardzo chroni. Ta moc wewnętrzna też trochę, prawda? Bo mamy tą, te pierwiastki twórcy w nas, które albo obudzimy, albo nie, albo damy temu energię, albo nie, że to wszystko mamy w sobie. I to jest piękne, że jesteśmy ludźmi, którzy są obserwowani przez cały kosmos. Co my zrobimy? Co my zrobimy? Ja zdaję sobie sprawę, że jesteśmy częścią jakiegoś eksperymentu, ale myśmy wyszli z tego obronną ręką. Myśmy się obronili. Czym? Tęcem. Tak jak zawsze mówicie, a będę na tym kursie rozwoju, na takim, na jeszcze innym, a ja zawsze mówię, jak nie będziesz wzrastał w miłości, to nic z tego nie będzie. Taki najlepszy kurs życia to jest zobaczyć drugiego człowieka, zobaczyć siebie w tym wszystkim, pochłonić się Matce Naturze, pochłonić się tej boskości, którą mamy w sobie, bo jak możemy się bać, jeżeli wierzymy? Wiara czyni cuda, a cud czyni wiarę. Oj tak. Wiesz co, ty z tą wiarą przystąpiłaś do tworzenia czegoś nowego dla pewnej społeczności w Polsce i zorganizowałaś festiwal. Festiwal w Zielonej Górze, właściwie pod Festiwal Zdrowia, właściwie pod Zieloną Górą w Ochli. I to było nowe doświadczenie dla ciebie, dla ludzi, którzy z tobą współpracują, ale też pewnie dla prelegentów, bo no powiem ci, że ten świat
poszerzył się, te horyzonty się poszerzyły. Ludzie w Polsce, i tego zazdroszczę, mają bardzo wiele możliwości, bo od wschodniej Polski do zachodniej, od północy do południa mają możliwość spotkać się z tymi cudownymi istotami, posłuchać ich, popatrzeć im w oczy, dotknąć, porozmawiać. To jest piękne. Powiedz mi, skąd taki pomysł, na czym to polegało, no bo powiedziałaś przed chwileczką o tym, że to nie było łatwe. Więc jak do tego doszło, co się tam wydarzyło, no i jakie są twoje reminiscencje? Wiele pytań i zabawy. Czy ja tutaj poradzę? Ja wiesz co, pamiętasz Józefa Dyzmę, jak go zapytanie, czy wpadał na pomysł z tym zbożem. I on mówi, siedzi się, myśli, się wymyśli. I tak też u mnie było. Siedziałam sobie i mówię, Waldek, chodź zrobimy festiwal zdrowia w Zielonej Górze. Nie ma czegoś, nie było nigdy tutaj. Och, on taki przerażony, przerażenie, to ja znowu wymyślałam. Ale jak się powiedziało A i zechciałam to, przyszło mi to do głowy i zechciałam to podjąć, to wyzwanie, bo to wyzwanie. Ja tu jedna, festiwal zdrowia, tak? Na ileś tam osób. No i oczywiście wsparcie ogromne Bernadety i mojego stowarzyszenia, no i mojego męża, który realizuje moje marzenia i pragnienia i jest cudowny facetem, że nie mówi nie, tylko mi towarzyszy i kibicuje bardzo mocno i wspiera. I pomyślałam, kogo zaprosić, więc jakby, wiesz, no, znasz ludzi, którzy mają coś do powiedzenia w tym kraju. No tak. Którzy są z tej samej bajki, co ja. Których trochę znam, bo przecież Aj Iskrę poznałam na Harmonii Kosmosu. I jakoś zaczęliśmy dzwonić, to ktoś polecił na kogoś następnego i kogoś następnego i kogoś następnego. Ja nic nigdy nie słyszałam o gansach. Wiesz, co to są gansy? Tak, tak. Ale to, kochani widzowie, jeśli nie wiecie, to nie są narkotyki. Nie, nie. Bo ja taki abstydent, wiesz, zero używek. Tak. Poza herbatą, którą uwielbiam. Muszę ci wysłać do Stanów moją ulubioną herbatę, tam takiej nie masz. Ja to zrobię, wiesz, że ja to zrobię. Okay. Herbaciara jestem. I poprosiłam prezydenta Zielonej Góry, pana Janusza Kubickiego, czy on by mi trochę pieniędzy dał na taki festiwal. On mówi, w związku z tym, że robisz bardzo fajne imprezy, bo robiłam i metamorfozy dla kobiet, metamorfozy dla rodzin, łącznie z dentystą, wszystko. Metamorfozy od A do Z przeszli przez 6 tygodni. Robiłam Noc Kobiet na Dzień Kobiet, to też no. Bardzo dużo wkładów. I on mówi, ty robisz takie fajne imprezy, dobrze. Napisz, co chcesz zrobić, ile chcesz i zobaczymy, co da się zrobić. I faktycznie dostałam te pieniądze od prezydenta. I Bernadeta pytałam, wie co to za festiwal? Przecież tam Romek na będzie, tak? No tak. Ty ze swoimi wizjami. Ja mówię, no prezydent, jakim jestem, tak? Więc to nie będzie normalny festiwal. Chociaż powiem ci, że był bardzo normalny, ponieważ przemawiał do ludzkich serc. Mówił, jak mają żyć, żeby dobrze żyć. Była pani doktor, która jest ortopedą, ale taki holistyczny lekarz. Aha. Czyli akupunktura, medycyna chińska, ona wie, co mówi. Ona wie, co robi. Tu da się, jak przyjmuje u mnie moich znajomych, to oni po prostu śpiewają z radości. Naprawdę. I zaprosiłam tego mojego lekarza, ginekologa, który jest bardzo holistyczny, napisał książkę Jak zdrowo żyć i zaczyna wywiad z kobietą od tego, że zapytają jak jej tarczyca, jak jej serce, a potem dopiero jajniki, więc to jest taki inny lekarz niż jesteśmy zniszczeni przez tych lekarzy, którzy przychodzą, przyjmują, aby to nie powiedzieć.
Także lekarzy też zaprosiłam lekarzy, żeby nie było, że festiwal zdrowia bez lekarzy. Takich lekarzy obudzonych, bo coraz więcej ich jest. Zawierają mi prawo do zawodu, prawda? Dlaczego? Bo się ich boją. Oni nikomu nie zagrażają, zagrażają systemowi. Oni niosą zdrowie dla ludzi i mówią prawdę. Wszędzie gadają, że mówią, że prawda was wyzwoli. Jak tam prawdę słyszą, to zamykają usta. Wszyscy, którzy prawdę mówią. Tak. Jestem w stanie. Ale bardzo byłam silna i szczęśliwa, że się to udało. Nawet zrobiłyśmy gadżety, takie kotle, wierzmyszki drewniane, napisy były, festiwal zdrowia, Zielona Góra, bardzo fajna pamiątka. Ktoś takie handmade, ktoś robił ręcznie, tak? Tak, wychowanica mojej mamy, pomysł Bernadety, tato jak z rękawa i pogoda była przyzwoita, chociaż to był koniec kwietnia. Nie, ludzi dobrej woli było dużo. Ludzi, którzy działają charytatywnie. Był super młody chłopak, który mówił o tym, jak te fale radiowe działają na nas. Ma urządzenie, które to bada, więc taki jest niewygodny, bo też mówi prawdę. Czemu się tak boją prawdy, a kochają kłamstwo? Przecież potem chorują. Wiesz, jak to z Iggy jest. No tak. Wszystko potem choruje, jak żyjemy w kłamstwie. Proszę o prawdę, to tak, powiedz, pamiętasz Anię z Zielonego Wzgórza? Aniu, powiedz prawdę, gdzie jest moja broszka? Maryla. Tak. I ona powiedziała prawdę, Maryla powiedziała, kłamiesz. I my też do dzieci tak mówimy. A jakim prawem? Trzeba dziecku pokazać, że cenimy prawdę. Bo potem dziecko nas okłamuje, bo prawdę słyszy ci. Tak. Gdzie nas też się naucza? To się zaczyna od najmłodszych lat. Tak. No i był pierwszy festiwal, mówię, jak wpadnę na pomysł, żeby drugi zrobić, to mnie zatrzymajcie w biegu. Bo jak wyszłam z tych urzędów, to po prostu armadę. Ale wiesz, ta satysfakcja, przyleciała. No właśnie, powiedz mi, kto był. Pani z Austrii przyjechała, pani Agatka. Przyjechał pan z Londynu, przyleciał samolotem. Ludzie byli z Katowic, byli z Bogatyni. Ale mówisz teraz o widzach, czy o widzach? O widzach. Że przyjechali. My panią znamy. Jedni mówili, że wysłuchali u Zizziego, inni z telewizji nie znali. Przyjechaliśmy. Roman na super. No, po prostu piękny czas, tyle wiedzy. Ja przez 2 dni zmieściłam 18 prelegentów. Okej, czyli to było 2 dni, to o to cię też chciałem dopytać, 2 dni. Powiedz mi, czy to się działo wewnątrz, bo wy byliście bardzo blisko takiego... Skansenu. Skansenu, tak. To było w samym skansenie, czy w pobliżu? Tak, bo to był wszystko z teren skansenu, tylko że nasz przyjaciel wynajmuje dom, który jest restauracją. I ma też taką salę, gdzie są wesela i przyjęcia. I on nam wynajął to. I to był teren skansenu, ale to musieliśmy z nim to załatwić, bo to on dzierżawi. I działo się wewnątrz, bo jak pogoda wam dopisywała, było ok? Tak, nie padało. Natomiast wystawcy, którzy różne rzeczy przywieźli, na przykład maść z amanity na chore stawy. Różne takie rzeczy fajne dla kobiet do pielęgnacji. Takie mazidła też przeciwbólowe z magnezem. Naturalne wszystko. No, festiwal zdrowia, no to takie rzeczy, które jak świece zapachowe sama pani robiła te świece. Jedzenie wegańskie, wiesz. Festiwal zdrowia to trzeba promować to i... Tak, zdrowy tryb życia, zdrowe jedzenie
i naturalne metody leczenia. Tak. Tak. A powiedz mi, bo czy mieliście tam, wiesz, tak wypytuję trochę, tak plotkujemy, ale co, było jedzenie jakieś, robiliście też jakiś No nie, wyszynk? my tak robiliśmy. Oczywiście, no bo sobie myślimy, były osoby, które przyjechały rano o 10 i o 20 dopiero wyjeżdżały No z tych tak, krajów. właśnie, a wiem, że to nie było blisko miasta, chyba restauracji tam w pobliżu żadnych nie było, nie? Nie, w pobliżu nie. Jest dzielnica Zielonej Góry, ale no parę kilometrów Żeby do trzeba dojechać. miasta. Więc oczywiście, że tak, że jedzenie i napitki wszelakie bezalkoholowe, oczywiście, bo to festiwal zdrowia. Jasne. Ale jak zrobię festiwal nie zdrowia, no to wtedy będą napitki, wiesz. Tak, procentowe. Procentowe. Pięknie, Dorotko. Powiedz mi, Roman Nacht, a ja Iskra, to już wiemy. Mówiłaś o młodym chłopaku, który mówił o energiach promieniowania. Mówiłaś też o pani doktor, Tak. o jeszcze ginekologu, tak? Tak. Kogo tam jeszcze mieliśmy? Mieliśmy kręgarza Edwarda, Kręgarz. kręgarz, tak, który ma też dar jasnowidzenia. I on, ach, on jest wielki jak niedźwiedź, błędnie serce, ma te dary, no bo bez darów ciężko cokolwiek zrobić. Ma swoje patrzenie na świat. I chwała mu za to, bo jakby wszyscy mówili to samo, to byłoby nudno. Była moja znajoma, która mówiła o dzieciach. Jak nawiązać więź z noworodkiem, jak to dziecko potem pielęgnować, jak przy nim być, jak przy nim chodzić, jak obcować z nim, żeby miało to poczucie bezpieczeństwa i miłości. I tyle fajnych rzeczy. Zobacz, ja wychowałam moje dzieci, zobacz. Tyle ciekawych rzeczy ona mi powiedziała. Świat się zmienia, idzie do przodu. To jakby nowe sposoby na to. Kiedyś mówiono, dziecko ma jeść o godzinie wyznaczonej. A teraz wszyscy mówią to, co ja czułam jako matka wiele lat temu, 40 lat temu. Czyli Że zaglądanie. Dziecko chce jeść i zostaje jeść. Po co jest stresować? jak czuję Nie rób potrzebę. pasty, prawda? No, więc każdy znalazł coś fajnego dla siebie. Miałam też przyjemność Mariusza poznać osobiście, bo przez telefon znaliśmy się To dłużej. taki Mariusz? Mariusz Prasz to jest naturopata, to jest taki człowiek, który widzi energię. Też potrafi poprzesuwać różne rzeczy i odczytać przeszłość i usunąć to, co nie trzeba. No też pod wrażeniem byłam tego człowieka i potem mówię, z festiwalu do nas do domu jedziecie. Nie mam gadania. I siedzieli u nas parę dni. Wiesz, jak człowiek rezonuje z kimś, to się nie męczy. Tak. Się nie męczy. Jest o czym rozmawiać, prawda? I się rozmawia. Tak. Potem była pani, która mówiła o normobarii, o cudach normobarii. Komora normobaryczna, wielka sprawa. Doktor Pokrywka to stworzył i ja nie wiem, czy ty słyszałeś o komorach Tak, normobarycznych. słyszałem. No to już jest trochę lat, jak to w Polsce się zaczęło od doktora Pokrywki właśnie. I takie komory normobaryczne, jeszcze jeśli pamiętam, jak byłem ostatnio w Polsce, to były chyba w Katowicach, czy gdzieś, albo w Piekarach Śląskich, gdzieś tam na Śląsku widziałem, wiesz? W Zielonej Górze już jest. Była też pani, która mówiła o wodzie, że miała córkę chorą bardzo na alergię i jak tą wodę uzdatniła przez jakieś urządzenie, to córka przestała mieć alergię. To są niesamowite historie, wiesz? Naprawdę tyle się rzeczy fajnych dowiedziałam, że Bernadetta też miała swoje pół godziny. Ja też oczywiście mówiłam, no bo wiesz, ja to No tak, lubię. ty lubisz mówić przecież. Tak, Dorotko. Więc taki wieczór autorski mieliśmy, przyjechała pani, która pisała wiersze, odczytała nam te wiersze, zrobiła uroczystą kolację. Koncert był nie z gongów, ale taki wyjątkowy.
kiedy kobieta, nie Natalia, wydawała dźwięki ustami. Ja ci wyślę to. Dobrze, dobrze. Mówi, to nie ptak, to ja. Bo wszyscy patrzyli, gdzie tu ptaki latają, a ona ustami takie dźwięki. Więc ten koncert tak domknął ten pierwszy dzień i ta kolacja uroczysta. Także byłam bardzo wdzięczna panu prezydentowi, proszę mu podziękować za to. A, miody były, ale jaki był olej, sami ludzie robią olej rzepakowy, który pachnie. Wow. No. Czy to nie był czasem Jakub z tym olejem? A może tak, wiesz, ja nie wiesz wszystkiego. Nie wiem wszystkiego, bo ja byłam, chciałam zapanować nad wszystkim, byłam w stresie, czy się uda, czy ludzie przyjdą, wiesz, jak to jest. Tak. A że ja jestem emocjonalna, jestem, to taka byłam zabiegana. A powiedz mi, jaki ty miałaś wykład, temat, jaki miałaś? No swój rodowód, to znaczy jak uzdrowić swój ród, jak sobie pomóc. To z czym dzisiaj przyszłam do ciebie, żeby powiedzieć, ja jestem przerażona za duże słowo, właściwie jest adekwatne do tego, że ja naprawdę jestem przerażona tym, jak bardzo okres prenatalny ma wpływ na życie nasze dorosłe. Ale przerażona jesteś samym okresem, czy tą nieświadomością? Tym, co ludzie opowiadają. Jak przychodzą do mnie do gabinetu. Ponieważ okres prenatalny jest bardzo istotnym okresem. Pierwsze 3 miesiące są najważniejsze. To one wykreują człowieka, albo te fajne cechy, albo te trudne rzeczy do przerobienia. Przerażona czym jestem, że ludzie przychodzą i mówią, że nie mogą sobie w żaden sposób ułożyć życia. I ja mówię, a czy nie jest tak, że jest pani niechcianym dzieckiem lub pan? No tak, mama chciała chłopca, ja się urodziłam jako dziewczynka. Oh. Mama chciała dziewczynkę, ja się chłopcem urodziłam. Mama w ogóle była w szoku, że jest w ciąży. Babcia była przeciwna, żebym przyszedł czy przyszła na świat. I to demoluje życie dorosłego człowieka zupełnie. Bo człowiek, który ma informację, jak jest w łonie matki, że jest dziewczynką, a w ogóle jest chłopcem tam, to on potem tak naprawdę ma bardzo dużo tych żeńskich cech. Mówię sobie zupełnie jako mężczyzna poradzić. No i odwrotnie, prawda? Dziecko niechciane całe życie doświadcza odrzucenia przez rodziców, przez krewnych, przez środowisko, przez równolatków, przez szefa, przez nauczyciela, przez partnerów. Więc wiele lat temu, może wiele to nie, ale ze 2 lata temu wpadłam na to, jak to zrobić, żeby uwolnić ludzi od tego trudnego okresu prenatalnego. Wyobraź sobie i Państwo sobie wyobraźcie, że przeczytałam książkę, które opisane były kilka tysięcy przypadków ludzi, którzy mieli być usunięci. Taka mama, jak zaszła w ciąży, postanowiła usunąć. Ale coś się stało takiego, że tego nie zrobiła i to dziecko przyszło na świat jako dorosły człowiek, jak świadomy już może być w wieku nastoletnim, jak przychodzi ten miesiąc, w którym mama chciała usunąć tę ciążę, to ta osoba ma myśli samobójcze, próby samobójcze, ciężką depresję. Raz w roku w tym miesiącu. Poszła informacja, a może cię usunę? Powiedzmy, to był maj, czy czerwiec, czy lipiec. I w dorosłym życiu, jak przychodzi ten miesiąc, jest to... To jest pętla. Tak. Więc jak... Troszkę przerażona tymi historiami ludzkimi, które chcę opisać w nowej książce i zaczęłam już to robić, ponieważ te przypadki lubią ludzie słuchać, jak to jest, jakie są przypadki, z czym się ludzie mierzą, bo zawsze jest z tego lekcja, nauka, prawda? Wymyśliłam taką metodę. No, wymyśliłam. Przyszła z góry, no, wierzę mocno w to. Ja znów taka mądra to nie jestem, po prostu przychodzi coś i jest.
I wygląda to tak, że trzeba się cofnąć do momentu poczęcia, czyli odjąć 9 miesięcy od swojej daty urodzenia. Okay. Ja się urodziłam w styczniu, czyli poczęcie było w maju. I mówię, jest maj tego i tego roku, moja mama Helena zaszła ze mną w ciąży. Muszę ci powiedzieć o mojej mamie coś niezwykłego. Usuwam czarne nici z brzucha mamy, czyli z siebie, bo ja tam w środku jestem. Oddaję twórcy i wypełniam brzuch mamy, czyli siebie, energią miłości. A potem jest następny miesiąc. I mówię, a teraz jest ten drugi miesiąc ciąży, czyli powiedzmy czerwiec. Usuwam czarne nici z brzucha mamy, czyli z siebie, oddaję twórcy i wypełniam brzuch mamy, czyli siebie, energią miłości. I potem jest lipiec, aż do porodu. Ale 9 miesięcy robię w jednym momencie. Dzisiaj siadam, robię 9 miesięcy. I za 10 dni powtarzam drugi raz i za 10 dni powtarzam trzeci raz. Cały ten okres prenatalny 9 miesięcy wyciągam te negatywne energie, czyli czarne nici. Jedno pytanie. Czy robisz to dzień po dniu, na przykład pierwszy miesiąc? Nie. Nie. Za jednym razem? Siadam i robię 9 miesięcy dzisiaj. Rozumiem. Za 10 dni od nowa robię. I za 10 dni od nowa robię. Ale 9 miesięcy robię w jednym momencie. Zadzwoniła do mnie pani, że bardzo pani dziękuję, robię swojego syna, cuda się dzieje. Pani Stefania do mnie wczoraj zadzwoniła. Dziękuję pani za robotę. Więc dzieje się. Wypełniamy brzuch mamy, czyli to dziecko, które tam jest, energią miłości. Bo mama odrzuciła albo tata, albo babcia. Poszła informacja, my ciebie nie chcemy. I potem ten człowiek całe życie jest odrzucany. Tak. Wiesz, to jest ważne, bo czasu nie ma. Jak wiemy, czasu nie ma. Czyli tak naprawdę ty nie cofasz się i nie zmieniasz przeszłości, tylko ty działasz tu i teraz. Tu i teraz i ta zmiana następuje tu i teraz w tym człowieku. Tak. Jest nasycony miłością. Akceptuje siebie. Mhm. Tak mi przyszło, tak się podzieliłam i wiem, że to działa. Ja podejrzewałam siebie w ogóle o to, że mój ojciec chciał chłopca. Więc, bo ja mam takie, wiesz, dyktatorskie zapędy, nie? Aha, tak, jesteś trochę chłopczyca. Chłopczyca zawsze była. Na drzewa i... Aha. I portki. I brać sprawy w swoje ręce. I odpowiadać za całą rodzinę. No trochę się to zmieniało przy tym moim obecnym mężu, ale tak to dyktator w spódnicy. To znaczy, wiesz, ja nie to, że ja zły człowiek, że ja tylko kogoś uwzględniłam, bo to jest niemożliwe, ale jakby, wiesz, wszystko, jakbym chciała we wszystkim mieć udział. Zrób to, a czy już byłaś tam? Pytam moją córkę, byłeś w szkole, załatwiłeś sprawę tam. Mamo, ale to jest moje dziecko, moja sprawa, nie? Ma rację. A ja te zapędy mam, rozumiesz? Tak, muszę się naprawić, może na starość teraz. A ja bym cię chciał tutaj w tym momencie zapytać, Dorotko, bo poruszyłaś bardzo ważną kwestię, życie prenatalne. I my tak bardzo jesteśmy nieprzygotowani, wiesz, jako rodzice, jako społeczeństwo do tego, jak ten okres przeżyć. Ja zauważyłem, wiesz, po moich dzieciach, szczególnie mój syn, którzy podjęli taką świadomą decyzję, że ich dziecko jest w ich domu od pierwszego momentu poczęcia. Tak jakby już było to dziecko. Oni mu czytali bajki, oni z nim wychodzili na świadomy spacer, wiesz, teraz idziemy z tobą na spacer, mówili do niego. Czy to jest to, bo pewnie masz swoją wizję, jak to życie prenatalne ma wyglądać w rodzinie? Akceptacja absolutnie tego stanu, w sensie takim, że kochajmy te kobiety w ciąży, bo jaki jest ten stan, to jest stan, jaki mówimy, błogosławiony. Błogosławiony, tak. A my kiedyś nie lubiliśmy kobiet w ciąży, bo one miały prawo bez kolejki kupić. Zobacz, młodzi ludzie rzadko teraz ustąpią w autobusie czy w tramwaju kobiecie w ciąży. Naprawdę? Miejsce. Zobacz, to matki mówią, a po cholerę ci ta ciąża teraz. Jesteś jeszcze młoda. Potem kochają te dzieci
na zabój te wnuki. Bo jak to mówią, wnuki to nagroda za to, że żeśmy nie pozabijali. No. Bo nasze dzieci nas denerwują, a wnuki nigdy. Wnuki są samą słodyczą. Więc to, co twoje dzieci zrobiły, jest no, czymś cudownym. Bo ja zawsze mówię, rozmawiaj z tym dzieckiem, kochaj je, głaszcz. Ja miałam taki przypadek pani, która zadzwoniła do mnie i mówi, lekarze powiedzieli mojej córce, że ta ciąża jest niedobra, że to dziecko nie znajdzie tylu po urodzeniu specjalistów, którzy wyleczą, że ma chore serce, że będzie bardzo chore i oni by sugerowali, żeby jednak nie urodziła tego dziecka. To nie ta ustawa była, prawda? Bo chłopczyk ma 3 lata i jest po prostu w 100% zdrowy. Ale tak powiedzieli. I ona strasznie płakała. Nie wiedziała, co zrobić. I ta jej mama zadzwoniła do mnie, też Dorotka. I mówi, Dorotko, ratuj, bo my się zapłaczemy. To już jest 6 miesiąc, czy 5, czy 6. I dziecko powiedzieli, że będzie ciężko chore. No i ja te 3-4 miesiące pracowałam nad tym dzieckiem. Dzieci łatwo zrobić, jak są w brzuchu. Tak. One są otwarte, nie kombinują, po prostu to jest bardzo łatwe, łatwiej zrobić po prostu. I to dziecko się urodziło w 100% zdrowe. Nic z tego, co lekarze powiedzieli, nie było prawdą. Nie było. Oni oczywiście polecieli do kardiologa, bo powiedzieli, że tętno skakało temu dziecku przeraźliwie, więc dostawało serce. I byli pewni, że dziecko jak się urodzi, to pierwsza wizyta u kardiologa. A kardiolog, wszystko w porządku, po co byście przyszli? Mhm. No, na spokojności przyjdźcie jeszcze za pół roku, nie? Tak. I ona mówi, ja co cię spotkam, Dorotko, to cię po rękach i nogach w mieście będę całowała. Ja mówię, kochanie moje, to ja cię będę unikała, co byś ty nie musiała mnie całować po tych nogach publicznie. Ale wiesz, to wszystko przenośnia, prawda? Że ten okres prenatalny, kiedy dziecko słyszało płacz matki i te słowa lekarza, że może lepiej, żeby to dziecko się urodziło, ono słyszy wszystko. Więc jak słyszy. Twoje dzieci mówią, idziemy na spacer, prawda? Kochamy cię, cieszymy się. Czytali im książki, bajki. Że przychodzisz do naszej rodziny, dzieci też reagują na muzykę. Na muzykę. Wiesz, to jest taka postawa, bo większość z nas jest nauczona tej postawy, że przyjdzie na świat za 9 miesięcy, czyli nie ma go, prawda? Jest. A ono już jest i myśmy powinni zmienić naszą postawę, otworzyć się na to, że to dziecko jest z dniem poczęcia i traktować go jak członka rodziny w specjalnej sytuacji, bo jeszcze jest w brzuchu mamy, ale ono już jest. Jest świadome, słyszy, wie, co się dzieje, bo jeśli tam jest dusza, to ta dusza nie jest małą duszą, która dopiero się wykształci. Ona jest pełna. Ona wie wszystko. Ona wie, do kogo przychodzi. Tak. Chociaż mówią, że w różnych momentach przychodzi ta dusza do tego. Przychodzi i odchodzi czasami. Wiesz, nie mam takich doświadczeń z ludźmi bezpośrednio, ale bardzo dużo książek czytałem na te tematy. I to się potwierdza, że dusza ma okresy, w których ona przychodzi, czasem później, czasem wcześniej, czasem przychodzi, odchodzi, bada sytuację, ale nie zawsze jest ciągiem od poczęcia aż do narodzin. Tak, ale kołyszmy tą duszę. Mhm. Głaszczmy ją. Czekajmy na to dziecko. Mhm. Znaczy czekajmy. Wiesz, jest tak, że jak jesteśmy w ciąży, to chcemy ogłosić to całemu światu, bo ja jestem w ciąży. Tak jest. I czasem jest ktoś zazdrosny, że ty zaszłaś w ciąży, a ja nie mogłam. I ta zazdrość też to dziecko dotyka. Więc ja zawsze mówię, cieszę się, że jesteście w ciąży dopiero po 4 miesiącu. Wiadomo, mamie, tacie, mężowi, to naturalna sprawa, ale temu otoczeniu, temu środowisku, tej dalszej rodzinie, czy
czy koleżanką, poczekać, aż to dziecko będzie w tej macicy dobrze umocowane. Prawda? Tak, tak, tak. Przyszedł do mnie pan i mówi, że ma problem z nerkami i ma łuszczycę i czy jego kobieta zajdzie w ciąży. Ja mówię, to proszę najpierw się wyleczyć. Co pan chce na świat powołać dziecko, które będzie obciążone problemami z nerkami i problemami skórnymi? Jaki on był zły? Ja wiem, no a jak to by pan wyobraża? Przecież ja patrzę też na dzieci, jak one zbierają z rodu. Tak? Matka ma klątwę, ojciec ma klątwę, rodzi się dziecko i ma problemy zdrowotne i wszystkie jakie możliwe. Dlatego, że pozbierało z rodu. Dzieci są tą kwintesencją tego, co się w rodach dzieje. Dlatego zawsze do ludzi mówię, mówcie i myślcie dobrze. Uczucie. Święte słowa. Ci, którzy są niedobrzy dla was, odpuszczajcie i na boczny tor. Nie ma ich. Ale odpuścić trzeba. Bez tego jadu, bez tych przekleństw, bez tych życzeń. Po prostu róbcie swoje. Jaki jest film Nasz Dom. Kiedy Szyko cudowny film. Cudowny film. Tak. Ta istota z tego nieba mówi do tego lekarza: dziwię wam się ludziom. Jesteście tak krótko na ziemi. I marnujecie ten czas na kłótnie i spory. Ja sobie aż zapisałem ten film, bo ja go, wiesz co, zrobię link do tego filmu, bo on jest na YouTubie. Zrobię link pod naszą audycją. Niech go ludzie zobaczą jeszcze raz. Obejrzyj sobie jeszcze film Biografia Chico Xaviera. Jeszcze raz? Biografia Chico Xaviera. I co ci pisze? I przez X. Chico Xaviera. I jeszcze jest film Matki Chico Xaviera. To jest o kobietach, które straciły dzieci i przychodziły do Chico Xaviera i kontaktowały się z duszami tych dzieci i one przestały rozpaczać, bo one słyszały to, co dziecko ma do powiedzenia. To te filmy warto. Czemu warto? Zawsze należy horyzonty poszerzać i słuchać różnych rzeczy i oglądać, żeby sobie wyrobić zdanie i czasem czytasz książkę dla jednego zdania. Tak samo jest z filmem. A propos filmu, to mam nadzieję, że Jupiter intronizacja zaliczyłeś, obejrzałeś. Jak jeszcze raz? Jupiter intronizacja. Nie, powiem ci, że nie mogę go zobaczyć u mnie w Stanach. O. Tak, no, on jest na CDA.pl, na CDA.pl, no, ale to jak próbujesz go odtworzyć, to w tym kraju niestety, ale nie możesz go obejrzeć. Niesamowite. No to tym bardziej zapraszamy do Polski. Okej. Okay. Ale ja coś wykombinuję. Jest taki system. Muszę go zainstalować i wtedy go obejrzę. Wracając do tego naszego wątku, że ten okres prenatalny nawet jest technika taka dotykania stopy i ta technika też uwalnia od tej traumy, którą dostajemy w cudzysłowie w prezencie, jak jesteśmy w łonie matki. Więc to tak jest, że wszystko się liczy, wszystko jest ważne. I ten okres dorastania, i ten okres prenatalny, i to, co mówimy do dzieci, i to pokazujemy w domu dzieciom, wszystko jest ważne, bo albo wzrastamy w miłości, albo giniemy w ciemnościach. Tak. Uważajmy na to, jak przyjmujemy te dzieci na świat. Powiem ci taką historię wam, kochani moi. Tak. 35 lat temu kobieta, nie będę używała imion, miała konkubina, miała z mężem, z którym nie żyła, córkę, która miała 19 lat, zaszła w ciążę i ona chciała ukryć przed tym swoim konkubentem, że córka jest w ciąży. Fartuchy jej szerokie kupowała, sukienki, a że utyła. Ale przyszedł moment, że już 8 miesiąc i ona mówi, my tego dziecka nie chcemy, niech ona urodzi, zostawi w szpitalu. I to ja muszę jej jakiś pokój wynająć w Zielonej Górze, żeby on tego wszystkiego nie widział. A ja mówię, dawaj ją tu do mnie.
Okej. No i ona przyszła do mnie i mój pierwszy mąż mówi, kogo ty mi tu do domu przyprowadziłaś? Kogoś, kto chce porzucić dziecko? No ale mówi, obiecałam, że pomogę. I ona urodziła, ta kobieta, tą córeczkę i sobie wyobraź, że się zakochała w to dziecko. No tak myślałem. I powiedziała, to ona tak bardzo płacze, że ja nie mogę jej zostawić. A mama mnie przyjmie. Ja wiesz, dobra, lecę po wanienkę, po pieluchy, po śpiochy, po witelki, bo nic nie miałam. Wszystko kupiłam. Mówię do tego swojego pierwszego męża, idź, odbierz to dziecko tą kobietą, bo przecież przyjdzie kobieta po kobietę. Jak to będzie wyglądało? Ty No nie tak. widzisz paraportek. No i on poszedł i moja córeczka 5-letnia wtedy rozpaczała, bo jakieś obce dziecko idą do szpitala. No i ona u mnie mieszkała 2 miesiące i zainteresowała się babcia. Babcia powiedziała, pani Doroto, niech pani przywiezie mi tę wnuczkę i prawnuczkę do mnie. I ja zawiozłam przez pół Polski te dziewczyny. No ty masz oprócz swoich rodzonego dziecka jeszcze inne dzieci, widzę. I trochę pomogłam ludziom, jak nie mogli mieć dziecka, że nagle mogli. O. Bo tak występuje tak zwana naturalna antykoncepcja, czyli wybala organizm kobiety właśnie tego mężczyzny. Właśnie tak dziwnie może by zaszło. To tylko przemianować i udaje się. Takie zadziwiające, że te kobiety, które nie chcą dzieci, mają, tylko je dotknąć, jakby były, wiesz, jatropylne, Aha, nie? i już. A te, które bardzo chcą, to czasem 3 razy to in vitro i ciągle nic. Więc też pary do mnie zwracają. Także ja zawsze mówię do męża, dzieci są świętością. I kochamy te dzieci i zróbmy wszystko, żeby świat, jaki zostawimy po sobie, był dla nich przyjazny. Zobacz, my byliśmy dziećmi, piliśmy wodę w rzece. Ona była No czysta. Była tak. czysta. A my dzieciom co zostawimy? Naprawdę, Dorotko, przypomniałaś mi moje takie bardzo wczesne młodzieńcze lata. Nie wiem, miałem może z 8-10 lat. Z mojego górniczego domu przez szosę była łąka i przez łąkę płynęła rzeka Knurowianka. Dzisiaj zapomnij tej rzeki, nie ma, ona jest w kanałach i to jest ściek po prostu, ale wtedy tam w tej rzece łapaliśmy raki. A rak idzie do czystej wody. Tylko, tak. Tak jest. Niesamowite. Dorotko, słuchaj. Ja chciałabym bardzo powiedzieć, bo zapomnę. Tak. Był Dzień Matki. Dzień Matki był. Tak. Ja co roku robię jako prezes Stowarzyszenia Kobiecego dla Domu Kombatanta w Zielonej Górze, robię Spotkanie. spotkanie. W tym roku były para tańcząca. Małych dzieci, no to wszystkie te starsze osoby bardzo się cieszyły. I śpiewała nasza znajoma Agatka, śpiewała piosenki, wiesz, wiersze Siły Włosław, to jest skroni, windą do nieba, więc wszyscy śpiewali i szczęśliwi. No oczywiście Dzień Matki, pojechałam na cmentarz odwiedzić swoich. A ty wiesz, jakie kwiaty najbardziej na świecie kocham? Maki. Matki. I na grobie mojej mamy wyrósł mak. O, sygnał. SMS przyszedł do Przyszedł. ciebie. Ja po prostu łzy w oczach mówię, mamo, dziękuję ci, że mnie przywitałaś, tak? To było coś niesamowitego. Więc proszę was, czytajcie znaki. Tak. Każdy z znaków. Zawsze wierzycie szkiełku i oku. Włączacie telewizję i słuchacie tego, co tam mówią. Posłuchajcie siebie. Życia. Tak. To jest to, co w środku was, to jest prawda. To jest to prawdziwe życie. Nie dopuszczajcie tych trudnych energii. A skoro dopuściliście te trudne energie, to wam teraz powiem, jak się z tych trudnych energii wydostać. Znowu gdzieś jechałam, przyszło jakieś wizje. I co mi się pokazało?
że żeby się, wiesz, siedzimy w tych energiach różnych, strachu, bólu, choroby, ktoś nam coś zada, ktoś nam czegoś pozazdrości, ktoś nas przetnie, mamy różną tą energię. Więc fajnie jest sobie po turecku usiąść w bańce jakby wydlanej. Tej energii jest trudne. Wyobraźcie sobie, że dziurawicie tą bańkę, bańkę trudną i wychodzi ta bardzo brudna, trudna energia. Wychodzi przez tą dziurkę i wypełniajcie tą swoją bańkę mydlaną, w której jesteście energią miłości. Spójrzcie miłość. I szybko zaklejcie tą dziurkę i sobie dalej w tej bańce siedźcie. I najciekawsze jest to, że jak jest taka trójka, trudna bańka, pełna swojej energii, kiedy człowiek już jest naprawdę wystraszony, skorowany, ciągle mówi jak mu źle, to przyciąga podobne bańki, podobnych ludzi. Te same jakby wibracje. W momencie, w którym się w ten sposób oczyścicie, to proste jest bardzo. Prosty sposób. W tym momencie, jak się oczyścicie z tego, to zaczniecie przyciągać bańki z ludźmi waszego pokroju. To o, jest żeby mieć dobre towarzystwo. Żeby mieć dobre towarzystwo. Aha. Zobaczcie, osoby, które są zdrowe, radosne, nie przyciągają osób chorych. Masz rację. Tak. Tak, i wiesz co, tak samo jest z roślinami. A propos tego maka, wiesz, rośliny przychodzą na zawołanie do ciebie. Ja w to wierzę i doświadczam tego na co dzień. Słuchaj, u mnie w Teksasie rośnie dziewanna. Wiesz? Dziewanna. I ona tu w okolicy nigdzie nie rośnie, tylko na moim podwórku i jest jej dużo. Ona mówi do mnie, ona do mnie przychodzi i mówi mi, słuchaj, jestem dla ciebie, możesz mnie potrzebować. Więc nie lekceważmy takich sygnałów. Trzeba tu kwiaty dziewanny zebrać, trzeba je, tam specjalny jest sposób na to, żeby je zaprawić, albo je ususzyć, albo je zaprawić. I zobaczyć, czy czasem ta dziewanna nie przyszła po to, żeby zapobiec jakiejś trudniejszej sytuacji w twoim życiu. No nie ma przypadku, prawda? Tak, obserwujmy to. Obserwujmy. Zacznijmy obserwować więcej niż nam podają. Bo odwracają nam uwagę od rzeczy istotnych. Tak, wiesz... A propos tych roślin, które przychodzą, to tego mnie nauczyła moja ciocia. Ona była wtedy, wiesz, jak ja byłem młody, to ona miała już chyba 70 parę lat, ale miałem jeszcze chwilę czasu, nie wiem, 5 lat, kiedy się z nią obcowało. I ona nas zabierała do lasu na zbiory i zawsze to powtarzała, że rośliny nie zbiera się tak bez przypadku, tylko te, które do ciebie przychodzą. Ja to mówię. Te, co mówią, tak? One przychodzą do ciebie, bo będą ci potrzebne. Mogą ci być potrzebne. Tak. Jak idziesz wybrać kamienie, ktoś tam ma w sprzedaży kamienie i przychodzisz i oj, ten kamień do mnie mówi. Tak. Ja pamiętam wiele lat temu, przyjechał do mnie pan z Bydgoszczy, który mówi, ja tylko jednej, jedynej pani na świecie mogę powiedzieć, że ja słyszę głos kamieni i głos kwiatów. Kwiaty mówią szybko i są bardzo roszczeniowe. Kwiaty mówią bardzo wolno. A czekaj, a kamienie mówią szybko, tak? Nie, kamienie wolno. Kwiaty szybko mówią. Kwiaty szybko. Mhm. I bardzo są roszczeniowe. Chcą, nie chcą, tak? Żądają. Mhm. Natomiast kamienie mówią bardzo wolno. Mówię, ja je słyszę. I teraz poznałam dziewczynę z Warszawy, która przyjechała do mnie na warsztaty i mówi do mnie, że drzewo mi powiedziało. I to się sprawdziło, to co usłyszałam, tuląc się do tego drzewa. Mm-hmm. I to wycinanie tych drzew boli mnie, naprawdę boli. Naprawdę. Tak, boli. To sytuacja, jaka jest w Polsce w tej chwili z lasami, z drzewami i w ogóle z roślinami, to jest pomsta do nieba, woła o pomstę do nieba. Pomsta do nieba. Ja spotkałam panią, która mówiła w nadmorskiej miejscowości, gdzie deweloper być wyciął wszystkie topole i wybudował sobie jakieś tam domy czy hotele
I mieszkańcy tej nadmorskiej wsi w domkach jednorodzinnych mają wodę po kostce. Bo to pola co? Bo to pola tak, bo to pola brała wodę. Czy oni wszyscy mają zaćmienie umysłu? Mm-hmm. Czy oni tego nie wiedzą? Znaczy, może niektórzy wiedzą, ale co ich to obchodzi, jak pieniądze leżą? One nie przyniosą radości. One nie mogą przynieść radości. Bo to nie tylko krzywda ludzka, ale krzywda zwierząt leśnych, ale też krzywda tych drzew. To nie może być dobrze. Niech sobie ludzie nie myślą, że wszystko załatwią pieniędzmi, bo tego nie zrobią. Nie zrobią. Nie ma takiej możliwości. Tak, pieniądze są energią, która jeszcze jest nam potrzebna, ale ona nie jest główną energią i ona nie załatwi wszystkiego w tym życiu. Dokładnie tak jest. No. Przytulajmy do swojego serca wszystko, jakby kochajmy ten las. Czy wyobrażasz, że nie ma lasu? No nie. Nawet ja tu w Teksasie żyję w lesie. Ludzie obudzą się i nie będzie lasu obok. Tak jak moja koleżanka Renata mówi, przyjeżdżam z pracy, nie ma lasu obok mojego domu. A ja kupiłam dom pod lasem. To jest zwierzęta wchodzą do miast. No a gdzie mają pójść? Powinniśmy być źli na samych siebie, że żeśmy do tego dopuścili. Bo cóż zostawimy następnym pokoleniom? To wiesz, to jest kolejna kwestia, bo ludzie nie czują tej odpowiedzialności. Ludzie pokazują palcem. To oni zrobili, to nie my. A to jest nieprawda, bo to ludzie, oni by tego nie zrobili, gdybyśmy my na to nie dali naszego przyzwolenia. Cichego, głośnego. I to przyzwolenie jest też w cudzysłowie grzechem, bo ja zawsze powtarzam i będę zawsze to powtarzała, że grzechy istnieją. Popełniamy błędy. Niemniej jednak zaniechanie reagowania na te sprawy, jest ta zgoda, jest jakby współudziałem. Absolutnie tak. Absolutnie. A też ponosimy odpowiedzialność. Nawet nie tylko wtedy, kiedy coś robimy, ale nawet wtedy, kiedy nie robimy, albo szczególnie, kiedy nie robimy. Kiedy nie robimy, to dajemy przyzwolenie. Tak. Musimy reagować, prawda? Jest taka potrzeba, żeby reagować, żeby do końca tego świata nie zniszczyć. Bo przecież ludzie teraz zaczynają uciekać na wczasy do buszy, gdzie nie ma zasięgu, gdzie jest woda. Ale za chwilę nie będzie gdzie uciec, Dorotko. I jak się obudzą, raz nie rośnie dwa lata, ani rok. Przecież wiesz, ten las nie jest wycinany przez istoty z innego wszechświata. To wycinają ludzie, którzy są częścią rodziny, tej osoby, nawet tych, którzy nas słuchają w tej chwili. Prawdopodobnie ktoś jest leśnikiem, ktoś się do tego przyczynia. Wszyscy się do tego przyczyniamy. A jak wytną 70% lasów w Polsce, to leśnik gdzie będzie pracował? Kierowca nie myśli o tym? A kierowca, który wywozi ten, zgadza się na to, żeby wywozić to drzewo, transportować. To co będzie zaraz? Czym będzie kierował? Taką wielkim tirem, który wywozi to drzewo, nie będzie miał co wywozić. Nie myślą o tym. Czuj teraz. To co? Wzywamy, mamy apele dzisiaj dwa. Pierwszy apel do ludzi, którzy spodziewają się albo są w trakcie, kiedy to dziecko już będzie za chwileczkę u nich w mieszkaniu, w domu. Apel do nich, żeby traktowali je tak, jakby ono już tam było, bo ono już tam jest. A drugi apel do ludzi świadomych i nieświadomych, ażeby spojrzeli na swoje otoczenie takim okiem odpowiedzialności za wszystko, co się wokół nich wydarza. Tak jest. Dlatego wiesz, ludzie nie zapanują nad naturą. Mhm. Natura jak się wścieknie, to się wścieknie. A bardzo szybko, jeśli takie zmiany zachodzą na dużym obszarze, tak jak w Polsce, 70% lasów, to natura z pewnością to odda. Z pewnością. Bo zmienią się, wszystkie układy klimatyczne się zmienią. Klimat się zmieni. Tak. Kto zatrzyma wiatr, piach? Mhm. Kto przywoła deszcz?
Dorotko, bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Ja Tak, bym tak ma Państwa do i powiem Ci, takie spotkanie na początku organizacyjne, mocne, twarde, stające na ziemi, tak jak Ty to robisz, bo jesteś taką chłopczycą, która lubi działać i żyć w tym świecie 3D i pokazywać, co potrafi, ale na końcu wyszło na to, że jesteśmy bardzo ciepli, duchowi, miękcy, czujemy, wiemy, wrażliwi. wrażliwi. Tak. Bardzo Ci za to dziękuję. Bardzo Ci za to dziękuję. Bardzo. Do Za następnego razu. zaproszenie, za słowa. Do następnego razu chciałeś powiedzieć. Do następnego razu, tak, do następnego razu. Może, żeby napisali ludzie, co chcą, żebym mówiła, o czym, jaki temat. Bo to rzucą hasło i ja mogę, jak nakręcona To mówić. kochani, Jak... apel do Was trzeci. Napiszcie, co chcielibyście usłyszeć. Albo być może, że macie jakieś problemy, które chcecie rozwiązać, albo zapytać o coś. A może macie swoje poglądy i chcielibyście przyjść tu do naszej audycji w trójkę. Porozmawiamy z Wami w trójkę. Masz jakiś pogląd na daną sytuację? Chcesz porozmawiać z Dorotą? Przyjdź do mnie, ja to zorganizuję. Bardzo Ci dziękuję. Całuski mocno. Również trzymajcie się, kochani widzowie. Bądźcie Cześć, Dorotko. zdrowi. Pa, pa.